najprzygodniejsi nasi arcypasterze, drodzy bracia i siostry. Chciałem zacząć od wielkiego podziękowania Duchowi Świętemu, bo tylko Duch Święty oświeca, Duch Święty nas jednoczy, a diabeł dzielił, dzieli i pewno będzie jeszcze próbował nas dzielić. Dzięki Duchowi Świętemu jest dzisiejsze spotkanie i wcześniejsze i o tego Ducha Świętego stale musimy błagać, żeby dzieło intronizacji doprowadzić do końca. W naszym pojęciu, w naszym pragnieniu wielki akt intronizacji Jezusa Chrystusa Króla powinien obejmować 8 takich aktów świadomego rozumu, woli, no i oczywiście uczucia. Takie 2 akty wstępne to jest wielkie podziękowanie Bogu za łaskę 1000-lecia, 1050-lecia chrztu Polski i tą wielkość, której nasza ojczyzna doznała w formie tylu łask, tylu świętych, tylu błogosławionych. Drugi akt to jest akt ekspiacji, przeproszenia za te ogromne łajdactwa, które niestety się dzieją wokół nas. Niestety i w nas samych może, i w naszych rodzinach. Za to trzeba przepraszać. I sam akt głównej intronizacji to po pierwsze uznanie właśnie Jezusa Chrystusa Królem Narodu i Królem naszego Państwa. Drugi moment to jest uznanie prawa Bożego jako nadrzędnego prawa nad wszelkimi konstytucjami, które byśmy chcieli sami formułować, nad prawem stanowionym, nadrzędnością prawa Bożego nad innymi dokumentami prawa, które Polska jest zmuszona czy chce u siebie stosować, a są formułowane za granicą czy narzucane nam. I wreszcie podporządkowanie prawa stanowionego i stosowanego w szerokim zakresie sądowniczej praktyki. Trzeci punkt to jest oddanie Panu Jezusowi przyszłości naszego narodu z najwyższym zaufaniem do Bożego miłosierdzia i błagania Go o to błogosławieństwo, żeby w swoje ręce wziął przyszłość naszego państwa. I dalej zobowiązania nasze. 3 akty jeszcze zobowiązań. Po pierwsze, że rzeczywiście będziemy dbali, żeby Ewangelia była stosowana we wszystkich aktach ustawodawstwa stosowanego na co dzień. Zobowiązanie na przyszłość, nie na dzisiaj, na przyszłość. Drugie zobowiązanie na przyszłość to, że będziemy religię katolicką wyróżniali jako religię prawdziwą, główną, podstawową, której broni również władza państwowa, urzędowa, która jest obowiązkowa w naszych uczelniach, nie tylko w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej, ale na wyższych uczelniach, na wszystkich fakultetach. I ostatni punkt tego zobowiązania to jest to, że sprawiedliwość i miłość społeczna będzie wdrażana we wszelkich aktach, jakie tylko będziemy realizowali w praktyce, że życie gospodarcze, społeczne, polityczne będzie przeplatane miłością i sprawiedliwością. I że te prawdy będziemy starali się też ukazywać innym, także niewierzącym, także ateistom, dlatego, że to dla ich dobra robimy, nie dla tylko intronizacja dla wierzących. Intronizacja nie wymaga zgody niewierzących, ale intronizacja jest sercem, z modlitwą o przybliżenie dobra ludziom też niewierzącym.
Chciałem stwierdzić, że jeżeli sięgniemy do owej wspaniałej rocznicy i sobie uświadomimy, jakie elementy były zawarte w akcie sztuk Polski szeroko rozumianych, to dostrzegamy w nich właśnie to, że władza państwowa uznała nadrzędność prawa Bożego i podporządkowała, uznała i podporządkowała prawo stanowione, stosowane prawo Boże. Że władza państwowa uznała religię chrześcijańską za religię naszą, państwową, narodową, religię, która wymaga obrony, religię, która wymaga szerzenia, religię, która wymaga pogłębienia również w nas samych. Dalej widzimy, że w tym akcie było właśnie to zobowiązanie tworzenia, rozwijania państwa, kultury, nauki, wszystkiego w tym chrześcijańskim duchu. I jeszcze cechy zewnętrzne, akt, w którym równo, wspólnie uczestniczyły władze państwowe, władze kościelne i przedstawiciele narodu. Jest rzeczą zrozumiałą, w zasadzie z prostej logiki, że w tej intronizacji, o którą prosimy Ducha Świętego, żeby pozwolił nam ją zrealizować, jest potrzebne współdziałanie władz kościelnych, władz państwowych, nas wszystkich, żeby to dzieło zrealizować. Rozumiemy, jak trudna to jest sprawa i dlatego błagamy o modlitwę do Ducha Świętego, który jednoczy. A ten akt ma tyle wartości, ile będzie Ducha Bożego jedności w tym akcie. Dlatego o to błagamy. Dlatego chciałbym ja osobiście oczekiwać, że będzie jakieś takie wezwanie do nas wszystkich, do całego narodu, gdybyśmy wzywali nas wszystkich, bracia i siostry, abyśmy pod przewodnictwem Matki Najświętszej, naszej Królowej, włączyli się do narodowej krucjaty różańcowej, upraszając potrzebne łaski dla realizacji tego bogatego programu, który Episkopat Polski przewiduje na rok przyszły. Nie będę już wyliczał tych bardzo licznych, bogatych punktów. Chciałbym też, żeby to wezwanie zwracało się do wszystkich stowarzyszeń religijnych, ruchów intronizacyjnych ruchów, żeby się włączyły do tego duchowego przygotowania, do tego historycznego aktu. Szczęść nam Boże w tej historycznej pracy. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za ten zwięzł.